łobuzy! Dzień dobry. Kupa, dzień dobry! Dzień dobry, idę sobie do spa. Oczywiście Wielka Brytania wyszła z Unii, a to już wiecie. Czy jestem trochę śpiący? A ja to co? Ale idziemy do spa, to najważniejsze. Się obudzimy. Zobaczcie, nikogo nie ma, jesteśmy sami. O, i tu są sauny, ale się nie mylę, tak. Tu jest ciepła, tam jest sucha. Tu basenik, taki ala jacuzzi, nie basenik. No i oczywiście, gdzie można połączyć nóżki. I tu jest też mokra sauna i lód. Tu jest basen. Uciekamy dzisiaj, jak widzicie, jest piękna, piękna pogoda. Kupa, jak ci się podobało? Kupa jest jesteś zawsze zadowolona, ale nie poszła z nami do spa. Nie, ja mam już zmęczona, bo chciała spać. Ona spała i spała. Na środku siedzieć? No to siedź na środku, jak chcesz. Jak ci się podobało? Bardzo. W ogóle trafiliśmy piękną pogodę. Wczoraj było trochę już chłodno, ale znowu jest ciepło. I w ogóle słońce zachodzi tutaj około 23, więc szok. Ojca się zmieściła. Tak? Jasne. Teraz jedziemy zwiedzać twierdzę. Idziemy obejrzeć twierdzę w Dostałem słuchaweczki stylowe i będę skanował punkty. I to jest nasza mapka. I idziemy co musimy zwiedzać. I cały zamek obejrzymy. Arbetare häst och stallpojkar. Jag tar hand om och se till att Göteborgu i znaleźliśmy hotel. Hej! Hej! Tu jest schowana kupa. Ona mówi, zakryjcie mnie. Nie chcę, żeby mi było widać. Tym, 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 tym. Jak to duże. Zobaczcie, ten nasz pokoik. I mamy widok na ogród. Nasze łoże. Ten hotel wydaje się taki zabawkowy, trochę taki bajeczny. Działa, działa. Uuu, taki zlewik. I mamy prysznic. No i oczywiście mnóstwo ręczników, które są najważniejsze w hotelach, bo zawsze brakuje ręczników. My idziemy sprawdzić hotelową restaurację, więc idziemy sobie na lunch, bo już jest godzina, nie, obiad. Po 15, można tak powiedzieć, że już obiad, a później idziemy połazić po Göteborgu na taką najbardziej znaną ulicę, a później do dzielnicy Haga.
gdzie podobno są stare domki i wiecie, wygląda wszystko tak jak kiedyś. No, będziemy zobaczyć. I podobno tam trzeba się napić kawy i zjeść cynamonową ciastko. Tak czytaliśmy. Tak czytaliśmy w przewodniku. Nasze jedzonko, ja zamówiłam sobie pieczonego karafiora, a Darek małża świętego Jakuba, czyli przegrzewki. I przyszło nasze danie główne, ja mam rybkę z puree, z groszku, mięso jak zwykle. Z ziemniakami. Z ziemniakami, smacznego. Wygląda super. To jest jedna z zielonych platform, na której można sobie coś posadzić. Basen na dachu, świetny pomysł. Świetny pomysł mieć basen na dachu. Karolina, nie podoba ci się to? Podoba mi się, żeby tylko była ładna pogoda. Okej, to na którą sałatkę macie ochotę? Wszystkie wyglądają pysznie. Znalazłem kolorowe literki, ale moi drodzy, wiecie ile one kosztowały? 3000 koron, czyli troszkę mniej niż 1500 zł za jedną literkę. Nie wiem, te literki wszędzie są takie drogie. Nie wiem dlaczego, właśnie są takie literki, wiecie, z kulkami, wiesz, ale może samemu zrobić, ale to jest strasznie dużo roboty. No, myślę, że jednego dnia chyba sam sobie zrobię. Żeby... O, w końcu ich nie znajdę, sobie odpuszczę. Wsadził ktoś drzewko. Można się tutaj dopompować elektrycznym autem.